muszę zdemontować taśmę, żeby policzyć ilość prętów, bo tak to jest to niemożliwe. Rozcięłem na zamkach tamtych dwóch, tutaj ten akurat się udało wyjąć, tak, tak, zamki do wymiany, zresztą ta taśma do wymiany. I tak, ściągamy ją, policzę ile prętów, bo już robię zamówienia do przesiewaczy, do separatorów części. A nie wiem, ile ona ma prętów, bo tej nie zamawiałem akurat jeszcze. Zaraz padnie. Ciężko mi było policzyć, bo u góry jest taśma jeszcze ta aktywna, górna, i ciężko było im policzyć, ile prętów, bo się wszystko zlewało. Tak ją zdejmiemy, przelicza pręty i fajnie by było, jakby była taka sama jak w tamtym CS-ie, to by była, można było by kupić jedną więcej na zapas w razie. Zostało nam do kopania ostatnie pole, 30 hektarów. Jadą kombajny, z tyłu przyczepy. Najgorzej, że to pole jest nieodkamienione i raczej do końca października nie uda nam się skończyć, ale na początku listopada to już na pewno. Sebastian, tam dalej Rosja. Stawiliśmy sobie najgorsze pole na koniec. No i Lucian Silverem. Po wymianie alternatora jest dużo ciszej, bo się okazało, że ten alternator, łożyska powodowały taki huk właśnie, dlatego tak było głośno. Teraz zupełnie inaczej pracuje ten ciągnik. I zaczynamy kopanie. Poniedziałek. Wejdę do kombajn do Rosji, żeby ustawić separator. Dzisiaj założyliśmy linki na taśmę węcin, żeby wyrzucało właśnie więcej zielska, żeby mniej szło na stół przewierci do zbiornika. Kamieni jest od groma, tak było widać, także bez odkamieniania to jest nierobota. Teraz będą sypać. I tu mamy dwie odmiany Tajfuna i jeszcze jakąś drugą chipsową, ale dokładnie nie wiem. Nie pamiętam tej nazwy.
Nam zostało do wykopania jeszcze tylko to pole i będzie koniec w tym roku. Widziałeś ucznia? Dokładnie, jest pelet z tym opieca. A. Kuba ładuje ziemniaki jadalne bez sortowania prosto z placu. Przyczepa już załadowana. Pojechał. Teraz zaraz ładujemy drugą. No w końcu uczeń przyjechał. Niedługo oczekiwany. Załadujemy ucznia i później będziemy robili na tira. I ładujemy pierwszą ciężarówkę. Tak to wygląda. Nie korzystamy z sortownika obiegowego, tylko bezpośrednio na taśmę i na ciężarówkę. Tutaj idą ziemia i odpady. Na bunkier. Tu brakuje jednej taśmy, żeby podstawić pod drobne ziemniaki, bo kalibraż robimy na tutaj, na rolkach drugich. Poniżej 45 tutaj lecą. Do przodu! Jest tu, jest tu, jest tu, jest tu! Dobra! Dobra! No i elegancko. Chwila i będzie ciężarówka, a moment jest załadunek. Siobie? Szukaliśmy cię, wszyscy. Gonzo jedzie. Co tam woziłeś? Co woziłeś tam? No, innowator chowam, bo miała... A nie zmieściło się? No. No, no, no dobrze, bo tak mówię, przechowalnia pełna, a tam jeździsz... Nie, no to zamknął, ale Janiek otworzył, mówi, żeby pochować. No, no dobrze. Na placu już nie ma miejsca, sypiemy na kopiec ziemniaki przemysłowe. Przed chwilą przyjechał Lucjan, ja zaznaczyłem ślady sobie samochodem, rozstawiłem paliki, żeby było wiadomo, jak ten kopiec ma być. Bo jak nie ma palików, to później wszystko jest tak nierówno, nie wiadomo jak cofać. Zawsze to robimy nawigacją, ale tak teraz to wziąłem po prostu autem, przejechałem z tamtej strony w tą stronę i po śladach porozstawiałem paliki i wygląda, że będzie ok. No i paliki rozstawione, Lucjan wysypał,
i odjeżdża Silvera. Rozstawiłem paliki i tak mi się wydaje, że trochę się to zwęża, ale to nic nie szkodzi, bo chodzi o taki główny zarys, żeby był dobry. Pojechał. Uczeń zaczepia 50 do opryskiwacza, a Kuba dalej ładuje. Dron zawozi. Gonzo! Co teraz idzie? Lili. Dobrze. Czownika prosto idzie z przyczepy. I co, masz dwie pary drzwi, widzę, a tam Kuba. A Kuba. No. I pasowały normalnie? A zabrali tam ten wózek, nie jeszcze? Wózka nie zabrali? Nie. No i 40 przyjechała, jedzie wysypać na kopiec. No i wysypuje 40. Wypuszczamy końcówkę innowatora z bunkra do łyżki i zaraz będziemy napełniali przyczepę Lili. Nie może, nie mam baterii w telefonie. Trzeba przyspieszyć. Działa. Jak? Coś to od dachu? No myślałem! Bo wiesz, że zaraz takiej pogody nie będzie. Ale nie w tym roku, dachu w tym roku nie zrobimy, ale to zrobimy kiedyś. I ładujemy. A tutaj drobne. I odjeżdża pełny. Zabieram te snopki, które są z boku. Kanału się nie odzyska. Wszystkie palety, które żeśmy wsadzili, to na straty idą. Nie da rady kanału odzyskać. Snopki tutaj układam. Pomalutku. Czekaj, nie, dobra, za długie. Za długie to jest, dobra. Dawaj, pokazuj mu. To jest tymi zyskami, żeby trzymało, nie? Dawaj. Dobra, idzie. Ale nie pcha. Dobra. Ja zobaczę na skali, czekaj. Chyba poszło. Poszło. Dobra, mamy piątkę, dobra. Odpuszczać? Tak. I te pasy ściągnąć. Pasami siądziemy, nie? Nie, no już odjeżdżamy i sortujemy. I kolejny raz PTS-12 do załadunku. Podjeżdża.
Chodzi? Jest światło? To start! Tam ta taśma, stop! Czekaj, ta tutaj jest, na dole się włącza, tu. To. No, chodzi. Trzeba jeszcze wszystko się przyzwyczaić do tych włączników. I sortujemy dalej. Jutro zrobimy tutaj deski. Przykręcimy do gumy, żeby to zabudować, będzie nam lepiej sypać. Daję następną łyżkę zaraz. Przyjechał dawca i Silver na załadunek. PTS-ka teraz będzie pełna. Tak to wygląda w nocy. Jeszcze trzeba zrobić lepsze oświetlenie na zewnątrz. Do przodu! Źle podjechał. Teraz jest na drugim biegu, bo widzę, że Kuba ziemi pociągnął z kopca. To ustawiłem lot na drugi bieg, żeby to odsiało bardziej. Ale to jest sobie nieźle rady. Ciekawe, jak to się by sprawdziło przy takich mokrych ziemniakach. Stało. A na ziemię gadałeś. Takie bryły i ziemi poszły. Wbiła ci się, tak? Koło mi wpadło w dziurę i jednym rogiem jak poszła, to dało z tym maleni. Bo ją trzeba płasko ładnie docisnąć do ziemi? Tak, ale wiesz jak to jest. Mówię, tak sobie pomyślałem, Łukasz jak to zobaczy, to powie zaraz, jaki tata, ja byłem ciekawy. A uczeń mówi, że to na kombajnie takie bryły były. Nie, tu to się przyznaje, tu to mi się wjebała także. Grubo. Jeszcze podjeżdżamy wajom na sortownię, żeby było na rano. Gotowe? A do waji nie trzeba łańcucha. Nie? Do żółtej tylko trzeba. Do PTS-ki. Weź kawałek odjedź. Nie widzi już. I chyba, że tam się go wyciągnie z całą tą, nie? Jak tam dzisiaj szło? Myślę, że rybki poszły. Tak? No tu masz. On prawie się ponad ciężarówkę już. Idzie dobrze, nie? Zaczęło padać. Ładowarki mamy schowane, żeby rano szyby. Gonzo światło zgasił. Szyby są zawsze zaparowane, to jest trudniej. Tak to się wyjeżdża, ładowarka gotowa do pracy.